W języku maszyn nie idzie o to, żeby przywiązywać do komputera młodzież czy dzieci ze szkoły podstawowej, tylko idzie o to, żeby korzystać z komputera w sposób świadomy. Idzie o to, żeby panować nad komputerem, a nie o to, żeby właśnie komputer panował nad człowiekiem. Obcujemy na co dzień z maszynami. One stanowią naszą codzienność. Tak? Smartfona z nas już ma każdy. Tak? I będziemy mieli jeszcze bardziej skomplikowane narzędzia. No i teraz, jak możemy je poznać? No możemy starać się jakby panować nad nimi tylko palcem, tak? Nie wiedząc w ogóle, co tak naprawdę siedzi wewnątrz, a możemy poznać przyczynę ich działania, tak? Czyli mieć prawdziwą wiedzę, jakby powiedział chociażby Arystoteles, o ich działaniu. Tak? I myślę, że dlatego wracamy do podstawy. Pierwszy impuls do stworzenia języka maszyn, wtedy oczywiście to się jeszcze tak nie nazywało, nikt nie wiedział, że będzie się tak nazywało, ale to był pomysł Zbigniewa Rybczyńskiego, światowej sławy reżysera, zdobywcy Oscara, który od pewnego czasu we Wrocławiu tworzy Centrum Technologii Audiowizualnych. Pomysł dotyczący tego, że należałoby już od najmłodszych klas podstawówki najmłodsze dzieci uczyć programowania. Żeby programowanie właściwie stało się takim narzędziem, jakim jest dla nas cały czas, dla wszystkich właściwie, niezależnie czy dla humanistów, czy dla tak zwanych ścisłowców, kartka i ołówek. Ten pomysł został przeniesiony do Akademii Młodych Uczonych i Artystów i Wrocławskiego Centrum Akademickiego i tam w grupie młodych uczonych zajęliśmy się tworzeniem języka, który w ogóle programu nauczania, który docierałby nie tylko do gimnazjalistów, ale też do najmłodszych dzieciaków. No, ja, ponieważ jestem matematykiem, ale też plastykiem, zająłem się tą pierwszą częścią. Główną aplikacją do rozwiązywania zadań do pracy w tej pierwszej części języka maszyn, czyli do pracy z graficznym językiem programowania, jest program, który się nazywa dość swojsko Colo. Przede wszystkim chodzi w nim o przeprowadzenie kółka, czerwonego kółka do celu. I to jest jakby główne zadanie, natomiast zadanie to rozwiązujemy przy pomocy prostego języka programowania, takiego wizualnego, właśnie zgodnie z koncepcją myślenia wzrokowego, czyli to, co widzimy, to się wykonuje. Aplikacja może wczytać wcześniej przygotowaną scenę i na tej scenie zawsze jest kółko, jakieś przeszkody i cel, do którego musimy dojść. I tutaj dzieciaki mogą sobie za pomocą strzałek oprogramowywać ruch tego kółeczka, czyli no i kółeczko dochodzi do celu, jest sukces. Programowanie za pomocą pojedynczych strzałek to jest wstęp, bo możemy też korzystać z powtórzeń strzałek, które są prototypem pętli programistycznych i jak wiemy, że mamy do wykonania czterokrotny ruch do góry, to możemy od razu przy strzałeczce to zapisać. Język jest jeszcze bardziej zaawansowany, ponieważ program korzysta też ze strzałek warunkowych, czyli takich ruchów, które są wykonywane tylko wtedy, kiedy są możliwe. To jest też prototyp ważnej instrukcji programistycznej, ważnej konstrukcji programistycznej, czyli instrukcji warunkowej if. W tym języku jeszcze mamy też możliwość definiowania paczek, czyli prototypu zmiennych procedur. Możemy wczytać znacznie bardziej zaawansowane sceny, na przykład takie, które już wymagają stworzenia złożonego kodu. Program dla uczniów nazywa się Colo, natomiast edytor scen nazywa się, sam wychodzi, Koleś, więc mamy taką nadzieję, że niedługo się uczniowie z tym zaprzyjaźnią i będą mieli swojego Colo i Kolesia. Tutaj mogę zdefiniować wymiar sceny. No powiedzmy, że to będzie scena właśnie 10 na 10 pól. Tak to wygląda. Mamy scenę. W dowolnym miejscu możemy ustawić kółko i punkt docelowy. No a edytując w bardzo prosty sposób ściany, ustawiamy sobie właśnie trasę dla tego obiektu.
Za programem języka maszyn kryją się mniej lub bardziej wyrażone bezpośrednio założenia. Przede wszystkim korzystamy z faktu, że każdy język programowania jest w pewnym sensie podobny, to znaczy wszystkie języki programowania opierają się na kilku podstawowych konstrukcjach. Na użyciu zmiennych, które my tutaj w programie nazywamy paczkami, na użyciu instrukcji warunkowych i na użyciu pętli. Właściwie każdy program, jaki piszemy, składa się z tych konstrukcji programistycznych. Mrówka stanowi drugą część programu języka maszyn i jest to część, która pozwala w płynny, stopniowy sposób przejść od podstawowych elementów programowania do programowania profesjonalnego w profesjonalnym środowisku i z użyciem profesjonalnych narzędzi i profesjonalnego języka programowania. Mrówka jest pomocniczym narzędziem, które my traktujemy jako trampolinę do prawdziwego programowania. I mrówka wykonuje kilka prostych rozkazów, które wydaje się jej, podając jej pojedyncze znaki. I tak na przykład mały znaczek F jest poleceniem dla mrówki wykonania jeden krok do przodu. I tutaj mamy przykładowy rozkaz składający się z trzech poleceń i mrówka wykonuje krok do przodu, krok do przodu, krok do przodu. Drugim ważnym poleceniem dla mrówki jest znaczek duży F. Jest to polecenie, które rozkazuje mrówce przesunąć się o jeden krok do przodu, czyli tak jak przy małym F, z tym dodatkiem, że mrówka dodatkowo zostawia ślad. I tutaj mamy duże F, duże F, małe F, duże F. Bardzo proste. Kolejnym poleceniem jest obrót w lewo w miejscu i zobaczmy, jak to działa. Duże F już znamy, obrót w miejscu, małe L, duże F, małe L, duże F, małe L, duże F. Można by się w tym momencie właściwie zastanowić, jaka jest różnica między kulką, która jest pierwszym etapem nauki programowania, a mrówką, bo na pierwszy rzut oka wygląda to tak, że zamiast strzałek pojawiają się po prostu znaczki. Istotną różnicą jest zmiana perspektywy. Mianowicie, przy kulce ruch zawsze był ruchem z punktu widzenia planszy, natomiast w przypadku mrówki wszelki ruch odbywa się z punktu widzenia tej mrówki. Można wręcz wszystkie ćwiczenia, które zostały opracowane dla kulki, wykonać jeszcze raz, ale ze zmianą perspektywy. My proponujemy użycia środowiska Octave, które jest środowiskiem po pierwsze darmowym. Wybór Octave'a był podyktowany nie tylko tym, że jest to narzędzie darmowe, ale również tym, że w porównaniu do innych środowisk programowania stosunkowo krótka jest droga od programu do końcowego efektu i to do końcowego efektu w sensie profesjonalnym. Nie tylko obrazka, ale też w sensie profesjonalnych zastosowań. W trakcie szkolenia dzieci uczą się korzystać z mrówki w ten sposób, że korzystanie polega na podaniu nazwy aplikacji opracowanej w ramach projektu, mrówka go i w nawiasie, w cudzysłowie, podajemy ciąg poleceń. Po wciśnięciu Enter widzimy obrazek i w tym momencie dziecko może zacząć się bawić. I ja tutaj już pokażę, jakie efekty można osiągnąć. Proszę zobaczyć przykładowe obrazki, rządek kwadratów, schodki, ale też bardziej ładne obrazki. W trakcie szkoleń nauczyciele z pasją rysowali obrazy robotów. W trakcie szkolenia z mrówki i w skrypcie do języka maszyn część poświęcona mrówce jest rozwinięciem tych elementów konstrukcji, stanowi rozwinięcie tych elementów nauczania programowania, które były obecne w kulce, czyli paczki, pętle i instrukcje warunkowe mają przełożenie dokładnie na mrówkę, z tym, że tutaj już faktycznie piszemy program w pełnym rozumieniu tego słowa. I tutaj jest przykład mrówki, która sama podejmuje decyzję, wybierając sobie sama losowo polecenie, które ma wykonać. I w ten sposób dziecko może na przykład nabywać pewne intuicje dotyczące zjawisk losowych.
Nie chodzi o to, żebyśmy tutaj uczyli programistów, tak? Żeby tylko programiści jakoś mieli w tym udział, ale chodzi o to, żeby powszechnie nauczać programowania, za którym stoi tak naprawdę sztuka logicznego myślenia i za którym stoi pewna jakby wiedza odnośnie tego, jakimi mechanizmami rządzą się komputery. Mocnym założeniem jest to, że programowania, a przynajmniej jego podstaw, jest w stanie nauczyć się każdy, bez względu na to, czy jest potocznie rozumianym ścisłowczym, czy potocznie rozumianym humanistą. My staramy się w swojej działalności zatrzeć ten podział w świadomości społecznej, to znaczy pokazać, że jest on podziałem sztucznym i to jest jeden z bardziej istotnych elementów tego programu. I mamy wśród naszych uczestników tutaj i zarówno nauczycieli języka polskiego, historyków, matematyków i też informatyków. I właśnie chodzi o to, żeby przedstawić w taki sposób nauczycielom te zagadnienia, żeby oni też mogli przedstawić dzieciom to też tak, aby to było dostępne dla szerszego grona. Bez takiego podziału humaniści, ścisłowcy, tylko po prostu maszyny, czy też ideą jest tak naprawdę umiejętność rozwiązywania problemów i o to w tym wszystkim chodzi. Tak? Jeżeli będziemy posiadać autentyczną wiedzę na temat tego, jak działają maszyny, to będziemy mogli sprawować nad nimi jakąś władzę.